Witam Państwa, dobry wieczór. Nocny taksówka z Londynu się kłania. Takie szybkie wejście, niespodziewane. Jako, że nadarzyła się okazja, kiedy jestem na Canary Wharf. I właściwie to chciałem Państwu pokazać, jak można mieszkać w Londynie, w luksusowej dzielnicy, na nadbrzeżu starego doku. Pozwolę sobie tutaj ściągnąć tą kamerę i pokazać panoramę, jaka tu się rozciąga. Tutaj są, oprócz tego, że widzimy tutaj biura i biurowce w tle, taki mały Manhattan, jakby powiedzieli, to za nami jest po prostu ten blok mieszkalny. Tutaj o ten budynek na przykład, to już widzę, że blok mieszkalny. Tutaj częściowo z tych również. A dalej w tle te wieżowce to oczywiście biurowce. Także tak wygląda Canary Wharf. Właśnie tutaj kogoś wysadziłem. I przyznam się, że pierwszy raz jestem dokładnie na tym nadbrzeżu. Zawsze wysadzałem ich, jeżeli kogoś wiozłem, to wysadzałem ich gdzieś z dala od tego głównego, najładniejszego widoku tej okolicy. No i jestem pod dużym wrażeniem. Także tak to tutaj wygląda. Canary Wharf to jest takie miejsce we wschodnim Londynie, które zostało zaadoptowane na cele przede wszystkim biurowe, ale też mieszkaniowe. Tutaj jesteśmy cały czas na kanarach. Tu gdzie jesteśmy. Historia tego pokrótce jest taka, ja to chyba opowiadałem wcale niedawno, ale mogę jeszcze się tutaj Państwu powtórzyć. A jeżeli ktoś już to zna, to może sobie po prostu przewinąć. Kiedy City of London, czyli okolice Bank Station i tak dalej, zaczęły się dusić w potrzebie większych powierzchni biurowych i tak dalej, to w latach 70. po prostu zaadoptowano stare doki. Jesteśmy na terenie starych doków tak naprawdę. Tutaj przybijały statki z całego świata, wypływały na rabunek, przewozić towary, żeby wzbogacać Bank Anglii i Koronę Brytyjską. Ale te doki w pewnym momencie zostały jakby porzucone, bo rozwinął się transport lotniczy, to raz, a dwa, że ta miza już przestała pełnić tak ważną funkcję. Tutaj jesteśmy na kanałach i widać Nowotel w tle, a tutaj jest South Quay. W związku z tym pojawiła się przestrzeń i pojawiła się potrzeba. Po prostu tego Anglicy zaadoptowali stare, nieużywane doki na biurowce. Naprawdę podziwiam, jak głęboko musieli kopać tutaj fundamenty, żeby na podmokłym, bardzo podmokłym terenie, Anglia cała jest podmokła, żeby postawić takie wielkie wieżowce, jak tutaj stoją. No ale jakoś mi się to udało. Tutaj gdybyśmy spojrzeli w prawo, jest zaparkowany, nie wiem, czy można zaparkować statek, ale jest zaparkowany na wodzie. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jaki to statek. I tak to wygląda. Tutaj zaraz będziemy przejeżdżać obok samego centrum. No tak jak mówię, Canary Wharf to jest taki mini Manhattan w Londynie. Też jest częściowo wyspą. No tu oczywiście cały czas trwają prace jakieś remontowe, budowlane, takie inne i tak dalej. Tutaj było, tutaj o, na tym rondzie, gdzie teraz będziemy mijać, stało bardzo fajne urządzenie. Niestety go teraz nie ma. Nazywało się to drzewko Christmas Tree, czyli drzewko bożonarodzeniowe.
to była taka przewrotna nazwa, bo to była taka konstrukcja zrobiona z... No, z tych, jak to się nazywa, no, z sygnalizatorów, czyli były światła czerwone, pomarańczowe i zielone, i to był taki kolaż artystyczny. Te światła non-stop się paliły, wszystkie naraz. To nie służyło do tego, żeby ktokolwiek, no, jakby słuchał tych świateł, tylko to jest taka abstrakcja artystyczna, takie coś fajnego. Tutaj znajdujemy się teraz na rondzie, które, a dokładnie nad naszymi głowami, znajduje się chyba Cabot Square albo ten drugi square na Kanarach, nie pamiętam, jak się ten drugi nazywał. A tutaj są wejścia techniczne. Kiedyś przed laty zdarzyło mi się pracować w firmie, gdzie dostarczałem świeże pieczywo, chleb i takie rzeczy, i wjeżdżałem jednym z tych wejść technicznych na Kanary, ale to jakby opowieść na inną historię. I tak się Kanary tutaj kończą. Po prawej stronie widzicie Państwo zegary, no bo to rzeczywiście są bankowcy, więc czas to pieniądz. Tam przez chwilę mignęły, jeżeli ktoś sobie przewinie film, zobaczy zegary z czasem odpowiadającym głównym stolicom światowym. Także kiedy bankier spieszy się do swojego biurka i po drodze w taksówce mija te zegary, to dokładnie się orientuje, która jest godzina w Tokio, która jest godzina w Nowym Jorku, która godzina jest w Johannesburgu, i wszystko wie i może zarabiać szalone pieniądze. Tutaj Limehouse Link. Zdaje się, że Państwa przewiozłem już tym tunelem. Widzę, że zaczynamy wracać w te same miejsca, to znaczy, że jakby temat się wyczerpuje i musimy muszę zacząć szukać nowych jakby miejscówek, żebyście się Państwo nie znudzili. No, to było takie szybkie wejście na kanał, bardzo spontaniczne, bardzo, bardzo mi się to podobało. Oczywiście mieszkają tam milionerzy, bardzo bogaci ludzie i ich dzieci. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, nocny taksówka z Londynu. Zdaje się, że miałem jakiś dowcip na koniec. Miałem. Uwaga, będzie dowcip. Mąż po całej nocy balowania wraca do domu, do żony. Żona go wita z uśmiechem. On trochę zdziwiony. A ona do niego mówi tak: o, cieszę się, że wróciłeś. Dzwoniłam do 5 twoich kolegów. U 2 jeszcze śpisz, a u 3 ciągle jesteś pod prysznicem. Dziękuję bardzo. Nocny taksówka z Londynu kłania się i pozdrawia. Do widzenia.